Siema, jestem Fikusek, a dzisiaj Bloons TD6. I tak, dziękuję oczywiście za komentarze. Nie dziwię się, że te dwie osoby piszą, bo ciągle w każdym odcinku piszecie, więc dziękuję. I ogólnie co ja wam powiem. Jeżeli chodzi o te permakozy, to rzeczywiście też to sam zauważyłem już. Jeżeli chodzi o to, no to ciekawostka z mapy, ale raczej już na tej mapie nie będę grał, więc no ogólnie spoczko. Jeżeli chodzi o te mikrozarządzanie, no to no faktycznie ta postać jest taka, że właśnie trzeba tam ją zarządzać i też zauważyłem, że można ją po prostu no, na tym samouczku przestawiać, ale teoretycznie za bardzo nie miałem w głowie, gdzie ją przestawić, bo postawiłem tutaj miejsce i wiecie, jakbym tu postawił, chyba zasięgu tutaj nie miałem, nie pamiętam dokładnie jak ten film wyglądał, ale chyba nie miałem tu zasięgu, bo tak to bym tu chyba ją postawił, żeby po prostu było bliżej, po prostu jakby zaczęcia się blonów, ale spokojnie, dzisiaj jakoś ją lepiej ustawię, jakoś bardziej bliżej po prostu, no, po prostu bliżej wylotu balonów, co nie, jeżeli chodzi o to, czekajcie. Nie wiem za bardzo co tutaj chodzi, ale dobra. Tak, wiem, że mogę się nią poruszać, ale już przed chwilą to w sumie powiedziałem. Jeżeli chodzi o koopa, no to w sumie nie miałem jakoś nigdy w głowie koopa jeszcze z tej gierki, bo tak jak mówię, wchodzę na nią ostatnio tylko, żeby po prostu nagrać odcinek, czyli tam raz na 5 dni uznajmy i w sumie nic więcej. Dobra, to jest ta mapa. Ale dobrze, w sumie czekajcie. Te rakiety, o których mówiłeś, to chodziło o mapę, czekaj. Aha, na tym stoliku jest rakieta, dobra. Ale tak jak mówię, raczej nie będę sobie już na niej się bawił. Dobra, weźmy sobie tą bagnistą, nie wiem, niech będzie trudny. Więc dobrze, lecimy, standardowo. W ogóle też widziałem, że ktoś pisał, chyba Wilku pisał, że... Jak na razie jestem pierwszy... O kurwa, tutaj z dwóch stron będę latać, Monkeya. Z tego co widzę, dobra, jedna fala idzie tak, że po prostu tutaj, druga fala widzę, że idzie tak, po jakichś mokradłach. Dobra, ta mapa wydaje się, że może być ciężką mapką. Postawię go tutaj, ale tak jak właśnie widzę, trzeba będzie jakoś z dwóch stron sobie rozstawić miejsce jakby obrony, więc kurde, może być ciężko. Dobra, zobaczymy co tu się będzie działo. Kurwa, to są jakieś portale jeszcze, ja pierdolę, czyli ja go postawiłem sobie tak dla jaj. Można tak to powiedzieć. Okej, okay, no nie spodziewałem się tego. W ogóle no, pierwszy raz gram tą mapkę, więc nie wiem o co za bardzo chodzi. Co, teraz portal się zamieni miejscami, po prostu teraz z tej strony będą dwa latać, czy... Jak to wygląda? Tak, po prostu portal się nie odpala. Więc dobra, no może być to ciekawa mapa. Nie powiem, choć kurwa może być również ciężka mapa. Tu chyba by, mógłby być dobry spot, ponieważ z dwóch stron będzie jebać dana postać. No kurwa, nie przejdę tej mapy w taki sposób, jak ja teraz to robię. Dobra, jeszcze raz postawię tego. Tu może być dobry spot, tylko że tak jak mówię, on będzie miał mega mało miejsca, żeby w ogóle uderzyć, nie? Więc ten kurwa tak nie jest jakoś mega zachwycony tym faktem. Ale dobra, no jakieś będzie trzeba spróbować to przejść. No fajnie by było na nią nazbierać, ale tak jak mówię, może być z tym ciężko. Jakoś sobie steelinguję, niech on sobie szybciej napierdziała po prostu. Żeby mieć tu bardziej pewne miejsce. Okej, okay, regularnie ten, blonsy, dobra, to tam. Czyli z tym informacją, dobra. No będę to sobie tracił życia po prostu, no. Mam nadzieję, że teraz tracę ileś tam i po prostu później w late game będzie jakoś lepiej. Choć też, kurde, jakoś dużo w ogóle siana nie zarabiam. I znowu z tej strony leci, nie rozumiem tej mapy totalnie. Czemu nagle, kurczę, ten portal się nie załącza? Żeby tutaj leciało. No kurwa, oni na siłę mi wpierdalałem to, żebym kurwa tam walczył, czy... No nie, no kurwa, to jest żart. Wyjebane w tą mapę, no kurwa. No jest zjebana. Jakieś dziwne, kurwa, mechaniki ma. Dobra, idziemy na coś innego. Idziemy, kurwa, na coś innego. Nie wiem, na tej mapie grałem. Ale dobra, weźmy Street... Grove Street, kurwa, z San Andreas. Wygląda ładnie dość. Dobra. Mega dziwne te pasy są, nie rozumiem ich za bardzo. Co nie, z dwóch stron będą jebać? Znowu to jest jakaś mapa z Fiuta, kurwa. Za przeproszeniem, no. Dobra, nie wiem, postawię tak chuj we, kurwa, na co mam się szykować. A oni kółko zajebą i wtedy lecą tutaj. Dobra, ta mapa może być jakby łatwiejsza niż ta poprzednia. Pod względem tego, że po prostu jakiś mniejszy zasięg czy coś jest.
Aż kurwa dużo tego leci gówna. Fajnie by było coś postawić, ale wyjebane mam, kurwa, stracę zdrowie, mam wyjebane. Postawię tą postać. Okej, okay, postawimy ją w sumie. W sumie jakby ją postawić, bo tutaj ona nie będzie miała raczej zasięgu, żeby bić. Też chciałbym ją jakieś, jak najbardziej wykorzystać, tak? Więc nie wiem, postawię ją tutaj. Ona sobie będzie tu napierdalać. Jak ona się nazywa? Rosalia. No to niech Rosalia pokaże, co potrafi tym pistolecikiem. Nie wiem, czy to jest dobry spot. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że się uda. Będzie dobrze. Będzie dobrze. A ty możesz zostawić subskrypcję na kanale, lajka i ogólnie giga chat. Dobra, nie wiem co gadać. Dobra, ona wbija sobie level upa. Więc spoko, ogólnie kuźwa. Więc sobie śniadanko popierdolił. Ale dobra, nagramy najpierw film. Wtedy się zabawimy w jedzenie śniadanka. Dobra. Dobra, jak na razie no idzie lepiej niż na poprzedniej mapie. Grove Street, no ja kuźwa dużo w GTA grałem San Andreas. To może mam kuźwa wprawę w to, nie wiem. Tylko też nie wiem za bardzo jak to tutaj kuźwa konstruować w ogóle małpy na przykład, nie? Na przykład nie wiem, tego bym sobie postawił. Niech on ich obija coś. Coś tam zabije, też on się do moaba przyda. Będzie dobrze. Dobra, jeżeli chodzi o to, no to nie da się na ulicy kłaść, dobra, rozumiem. Zrozumiała rzecz, jako tako, dobrze. Też by sobie maga postawił, ale kurwa w jakieś fajne miejsce, nie? Niech będzie przy nich. I bym go pod kulę ognia postawił, żeby on mógł rozwalać te, nie? Żeby mógł on rozwalać metalowców, nie? W sensie nie metalowców ma rozwalać, tylko że metalowy blony, wiecie co chodzi. To zabrzmiało dziwnie, dobra. I z drugiej strony to samo w postawie i tyle będzie. Nie wiem czy kurwa w ogóle iść we wioski dające monetki, nie? Te farmy kurwa. Tak jakoś tego nie widzę za bardzo, bo mam w głowie, że kurwa jakoś to jest bez sensu, ale dobra. Mamy umiejętność, bo Rosalia sobie odpaliła. Dobra i w sumie tylko tych, te jednostki mi pokładł. Niech reszta się Rosalia bawi. Ups. Żeby ona też jakieś tam damage, kill i tak dalej sobie nawijała. Dobrze, on tam się cieszy, skacze z radości, dobrze. Tego bym sobie pod małpi zmysł postawił. Z jednej strony już mamy jednego ziomka. Dobrze, mam jakąś defensywę, mi się już to podoba. Na pewno lepszy start niż poprzedni mecz. Bo nie wiem o co chodzi z tymi portalami, raz ktoś o tak jest, raz tak. Nie wiem, może na te świetliki tam trzeba było patrzeć, chuj wie kurwa. Dziwne to było. No jest to dobra. Ile ona ma? 500. Czy to jest najwięcej? Jako tak, o tak. Dobra, on był pod moab presja dolne drzewko, dobrze. No, robimy to, no. Przyda się nam taki ziutek. 80 rund bez wiosek, kurwa, może być ciężko w sumie, bo fajnie mieć zawsze jakiś pieniądz dodatkowy. Ale dobra, my już sobie tutaj trochę nie radzimy z defensywą, bo się odpierdala, jakiś tam debil przeszedł. Ale dobra, niby jeden był, kurwa, to może nie jest tak źle. Może nie jest tak źle. Dobra, farmy bym postawił, tak szczerze. Kurwa, nawet nie wiem za bardzo w jakie miejsce, nie? Obok domu CJ-a, kurwa. Niech będzie, no. Może się nie przyda to miejsce. Dobra, już są te śmiecie latające. Więc kurwa, bym sobie coś postawił tutaj. Też bym w sumie to coś zbudował. Lodowe lecą. Kurwa, przeleciał, nie? Chujowo, kurwa. Mega mały zasięg mamy bicia, kurwa, nie? W sumie takie kwadraty, kurwa, są, jeżeli chodzi o zasięg bicia i w sumie tyle, nie? Dobra, polepszmy sobie. Nagle, kurwa, czerwone zwykle lecą, nagle te. No, kurwa, ta strona sobie nie radzi, dolna. I to w chuj. Ale dobrze, my sobie coś, kurwa, ogarniemy, nie?
Mamy tam kurwa rzeź pod mab, ale tak średnim zbiciem w sumie to faktycznie może tam trochę uprzykrzyć. Chyba bym ścianę po prostu jebnął. Niech ona też kurwa dopala coś. Kurwa będzie dobrze, no. Będzie na pewno lepiej niż kurwa przedtem. Dobra, teraz górna drzewko się zesrało trochę. Dobrze, ale... damy radę, nie? Raczej to wygrać. Tak mam nadzieję, nie wiem. Chciałbym to w chuj zrobić. Dobra, nie polepszę tego, wolę Monkeyów kurwa polepszyć. Szybsze rzuty, wiecie o co chodzi, nie? Niech to kurwa lata jak szmata. A, tu jeszcze jeden balon został. 8 ziko mi brakuje. No i mamy. Dobra. Szybsze zrzutki też, niech on się kurwa też napierdala ostrzej. Nie wiem za bardzo w co iść w sumie kurwa. Aktualnie. Chyba w Helkę bym poszedł. Jest kurwa mocna. Się przyda. Też jej latanie kurwa dookoła wszędzie. Weź kurwa dużo sianka to ten potrzeba. Na Helkę, ale dobrze, no się zbiera. Teraz kurwa mamy 40 rundę, a ja nie mam za bardzo nic ciekawego postawione, tak szczerze. No kurwa jest ciężko, będzie ciężko w chuj. Muszę mieć coś obszarowego, nie? To jest za bardzo Rosalia, nie może teraz latać kurwa też jak helikopter jakiś jebany. Bo kurwa może mi to troszeczkę wkurwić, nie? Czekajcie, bo zapomniałem, posik jest od tutaj. Posik się przyda, żeby automatycznie to napierdalała. Będzie dobrze kurwa. Można się poddawać. Dobra, jeżeli chodzi o popychanie moaba, to mamy kurwa dolne drzewko od tego, więc też bym w sumie w to poszedł, lecz raczej chyba nie uzbieram tyle siana. To by było w sumie obvious kurwa i fajne to by było. Kurwa serio, żeś to przepuścił do chuja? Chujowo no. Ej, na czym te jeszcze są metalowe? Kurwa, co on odjebał ten mag? Kurwa no, weźmy w nie w kurwie. Mam totalnie chujową obronę kurwa. Totalnie jak gówno kurwa tu jest. Może to też by się przydało. Kurwa dobra, spychać mam, bo chyba się dygam kurwa. Niech go najebia sam. Więc tak to kurwa jest. Banany cenniejsze. Niech sobie też trochę więcej sianka zarobimy. No fajnie by było targowisko już klepnąć, bo kurwa dużo by to dało. Ale bądźmy sobie szczerzy, mam gówno, a nie robotę, więc kurwa jestem trochę głupi, że o tym nie pomyślałem sobie, ale kurwa. Czekaj, ja go postawiłem, kurwa. Druid miał być, szkoda siana. Kurwa, środkowe drzewko i chuj. Musimy kurwa jakoś obronić, nie? O kurwa. O ja pierdolę, nie? Ale kurwa gówno. Dobra, fajnie, że go mamy. Ale kurwa. Przecież ja nie mam nic za bardzo poważnego do tego, nie? Dobra, postawimy to. Postawimy go kurwa. Jakoś randomowo, ale żeby bił kurwa, nie? Żeby był kurwa kołem ratunkowym, bo czasem oni sobie przychodzą za daleko. Dobra, targowisko jedne i będzie dobrze. Jakiś pieniądz potrzeba, bo są problemy. Dobra, targowisko już można, to nie psianko lata. Są kurwa problemy, nie? A najbardziej to z tym kurwa, że kamo mamy tak kurwa chujowo, jeżeli chodzi o obronę na nich. No są kurwa problemy, dobra. Go pod kurwa jakie drzewko. Kontrwywiad czy bomba? Bombę chyba bym wolał. Choć ten kontrwywiad też by się przydał. Niech on te klocki tam kurwa kładzie, coś i jebie ich. Dobra, coraz więcej sianka zarabiamy. W sumie super mapa by mógł być. Okej. Okay. Chyba choć nie wiem w które miejsce, nie? Można tu go postawić i kurwa klepnąć większy zasięg na przykład. Żeby miał większe pole do popisu. Choć kurwa fajnie by było jakby on kamo też rozwalał, bo naprawdę z nim mam największy problem. Ten uważam. Więc kurde no.
trzeba będzie, kurczę, tutaj polecieć, tylko on nie będzie miał laserów wtedy. Ale kurczę, chyba i tak będzie dobrze, bo większy zasięg będzie miał, tylko kamo będzie jakieś ile jebał, nie? I nam mega przeszkadzają. Niech to będzie taki, kurczę, potwór. Zawsze można go pod Batmana jednąć, to też będzie bił, ale raczej bym tego nie robił, jak on nie ma tych laserów, nie? Jakoś mnie to szczypie, kurwa, bez tego. Dobrze. Helka nas ratuje ostro, moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy co, ale... Ale dobrze, no. Oddech smoka i chuj w dupę. A tutaj niech będzie nekromanta i będzie dobrze. W ogóle siana nie zarabiam za bardzo. Więc kurczę, może bym sobie postawił kolejną. Kolejne targowisko będzie dobrze. 53 runda. Nie wygląda już ten team najgorzej, tak? Już woda się coś z nich uklepać. Ale ogólnie co wam powiem, wydaje mi się, że kurde miałem mocniejsze jednostki niż Rosalia. Nie wiem, może kuźwa dynamit jej będzie bardziej pasować. Ale kuźwa, no... Znam lepsze kuźwa postacie pod damage, no 4000 to nie są obrażenia za bardzo. Choć dobra, no niby Helka co jest pewnie najlepsza, albo on... No nie ma to jakiejś takiej mega dużej przewagi, ale kuźwa... Trochę boli, nie? Wydaje mi się, że ten poprzedni, którego używałem, ten taki, co tak dziwnie strzelał, wiecie, co trzeba było go expić. Trzeba było go expić po prostu, kurwa, jak to się nazywa. Za to, że się zabije na przykład inną jednostkę, nie? No to chyba był lepszy, nie? Pod względem damage'u, który zadawał na mapy, dobra. Ja się mam presję, nie mam. No chujowo, ale dobra, no. Moaby mamy już ogarnięte, moim zdaniem. Wygląda to nie najgorzej, jeżeli chodzi o defensywę na moaba. Ale kurczę, no, fajnie by było coś więcej ogarnąć sobie. Dobra, to powinniśmy rozwalić, to git. Dobra. Nie wiem, co za bardzo kurwa budować, nie? Chyba klejącego klepnę tak po prostu. Albo tego byśmy mogli. Się przyda również. Jeszcze na pewno pieniądz jakiś nam da. Dobra, kurwa. To tam napierdala, bo zanim to się rozwali. To trochę minie, dobra. Niech pieniążki dadzą, będzie dobrze. Ale go chłopa wysunął. Nie no, to jest opa. To jest kurwa mocne, no. Mi się to podoba. Dobra, użyję ją, żeby kurde pokazała te damage'e z umiejętności. Bo why not, nie? Może ona nie jest taka słaba. Tylko trzeba używać umiejętności. I dobrze balansować broni. Się trochę przestraszyłem, jak tak szybko oni przylatują. No dobra. Jest ciężko, dobra, ja bym super małpę jeszcze raz budował. Go już pod to. Takie mam odczucie, że może to być dobre. Ta coś krzyczy. Powalona. A ten co się kręci, co? Nie wiem, chcę strzelać. Ja, no ale to jest opa gówno, nie? Ja mogę to jakieś lepiej wykorzystać. O, ono ma mega mały zasięg, nie? To jest to. Tu mogę ją przemieścić i wiem, ale kogoś widziałem, mogę jebnąć. Mogę kurwa na ulicę jebnąć nawet. To jakbym tutaj to postawił, to by mogła tutaj stać. To jest kurwa dobre, nie?
To jest kurwa dobra. No kurwa, jakby tu tak ją postawił. Ej, to jest fajne, że ona ma ten plecak wtedy. To może naprawdę fajnie pomóc. Wydaje mi się, że to może być wtedy dobrze. Dobrze ten. No fajnie, że ona kurwa lata, ona jest mobilna, nie? Ona jest wszędzie, jest helikopterem jebanym. Jakby częściej latała za jednostkami jak helikopter, to by było kurwa jeszcze lepsze. No wtedy ta postać byłaby do jebana, kurwa. I tak już jest spoko, moim zdaniem. Fajnie to działa. No, spodoba mi się ta postać. Kurwa, jak można ją wszędzie postawić przez to, że ten... No, tylko też trzeba trochę poczekać, żeby ją wszędzie kłaść, ale ogólnie, kurwa. Ogólnie to jest dobrze. Ten ult jest kurwa taki z fiuta, kurwa, bo myślałem, że on będzie lato też za jednostkami, nie? Dobra, mam 4000, za bardzo nie wiem co postawić, to może bym postawić sobie samolot, kurwa. Też będzie bił dużo. Myśliwiec. To jest to nieomylne celowanie, widmo, podobne drzewko. Yo, we did it! Wiadomo. Jakieś kryty w ogóle wsiadają, ja pierdolę, co się dzieje? Nawet nie wiem, kto to strzela. Dobra. No teraz fokusuję. Dobra, to fokusuję na postać po prostu daną. Więc fajnie sobie kurwa, wiecie, nie? Jakieś maby bardziej chyba to jebać. To może jest jakaś większa szansa, że coś się odjebie lepszego. Nie, no, dziwne to było. No w ogóle strzela coś? Nie wiem, co jest lepsze, no. Nie wiem, że to jest bardziej zasięgowe, ale nie wiem za bardzo co na co układać, bo to jest kurde wolniejsza rzecz. Może jakoś lepszy to by było. Nie wiem, zostawię to jak na razie. Jakieś kryty siadałem, nie? To jest epicka wtedy. No kurwa, ta Rosalia, nie patrzę po niej, nie? Spodoba mi się bardziej. Trzeba umiejętności używać, to wtedy kurwa fajnie to już lata. Choć uważam, że tamta jednostka, tamta postać co miałem wcześniej, to kurwa lepsze gówno odwalała, nie? To mam wrażenie, nie? No kurwa, to na przykład tyle klepie, dwa razy więcej. Nic nie wiem, no. Nie wiem co powiedzieć. Ona nie ma dużego damage'u. Będę szczery z wami. Pęty umiejętności w ogóle, ale kurczę, no nie bije ona sporo. Nie jest to totalny dominator, nie? Pod tym względem. Dobra, bym sobie coś kupił w sumie, bo kurwa zaraz jest koniec. Robocika se zajeba. Kurwa, serio? Ona nie widzi go. Dawaj, strzelaj. Nie, ten krytyk jest fajny. Ona ma dużo mechanik, kurwa, co mi się podoba, nie? To jest 80 runda. Okej, dwa koła dostaliśmy za to, że on wybuchł. No, tylko szkoda, że mnie nikt nie bije, nie? I koniec. Małpia gwiazda ten fiut. Dobra, to by było na tyle. Grow Street zrobione. Siema.